Końcówka sezonu 2018-2019, już tylko 6 meczów pozostaje z Krzeczem Stochowa do zakończenia sezonu. Kibice żyją meczem z Widzewem Łódź, który czeka nas w przyszłą sobotę, ale wcześniej Resowia Rzeszów przyjedzie na Loretę, inny z Beniaminków. Zapowiada się też bardzo fajne widowisko. Rozmawiamy z Bartkiem Błachem, menadżerem klubu z ulicy Loretańskiej. Dzień dobry. To prawda, w sobotę pierwszy mecz z tego dwupaku, można powiedzieć, świątecznego. Najpierw Resowia Rzeszów o 12:00, w sobotę serdecznie zapraszamy, a kolejny mecz już z Widzewem Łódź na Lorytańskiej, na pewno fajne wydarzenie, również o 12:00. Bartek, spodziewałeś się, że 39 punktów będzie po 28 kolejkach i takie naprawdę fajne, bezpieczne dziewiąte miejsce, 10 punktów przewagi nad strefą spadkową i sportowo Skrze w zasadzie nic nie grozi. Ja zawsze jestem bardzo sceptycznie nastawiony do wszystkich analiz typu nic nie grozi, pewne utrzymanie, to nigdy tego nie będę pewny, dopóki nie zakończy się sezon, nawet jeżeli matematycznie by się wydawało, że to utrzymanie jest. 39 punktów na pewno duże osiągnięcie, jeżeli przypomnimy sobie, bo o tym już trochę zapomnieliśmy, o początku sezonu, to spojrzymy, że to bardzo duże osiągnięcie. Fajna, bezpieczna pozycja, można powiedzieć, ale cały czas ciężka praca i sztabu szkoleniowego i zawodników, żeby każdy mecz przynosił coraz więcej radości. Porozmawiajmy teraz o meczu, który za tydzień przyjedzie do Was drużyna, która no nie tylko jest wielką firmą, wielką marką, ale to też zespół, który ma jedną z najwyższych frekwencji w Polsce. Chyba tylko Legia Warszawa i Wisła Kraków jest w tym momencie albo lekko przed Widzewem, albo może z nim konkurować. Na stadionie Widzewa zawsze komplet. Jak dużym tutaj będzie to przedsięwzięciem logistycznym, bo na pewno mnóstwo kibiców z Łodzi chce przyjechać do Częstochowy. No Widzew, z tego co wiem, ma największą średnią na szczeblu centralnym na tą chwilę, bo tam średnią jest... chyba tak, ale teraz na Wisłę i Legię też dużo chodzi. No to prawda, no ale średnia z sezonu myślę, że zostanie po stronie Widzewa. No ale nie o to pytałeś. To bardzo duże przedsięwzięcie. Zorganizować taki mecz i zapewnić bezpieczeństwo dla naszych kibiców, kibiców przyjezdnych i wszystkich tych, którzy to widowisko będą chcieli zobaczyć, to duże przedsięwzięcie. My się do tego już przygotowujemy dobre 2 tygodnie. Sama przedsprzedaż biletów rusza już w tą sobotę na meczu z Resowią. Będzie zorganizowane specjalne stoisko, gdzie te bilety na Widzew będzie można już nabyć. Bilety pozostają w tej samej cenie? Tak, no oczywiście, że tak. Cały sezon gramy na jednej cenie, więc nie wyobrażam sobie, żebyśmy teraz mogli to zmniejszać. Do dyspozycji kibiców w sprzedaży otwartej będziemy mieli 500 biletów. No i obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy, więc warto przyjść na mecz z Resowią, żeby taki bilet kupić. Może być tak, że po meczu z Resowią już tych biletów nie będzie. Może tak być. To prawda, może tak być. No, pula, no stadion jaki jest, każdy widzi, bo mamy go za sobą. No i nie jest z gumy. Są pewne wymogi bezpieczeństwa, którego musimy przestrzegać, dlatego ta liczba jest ograniczona. A widzę, w jakie zapotrzebowanie zgłosił na bilety? Pełne możliwe dla sektora kibiców gości. Czyli? No mamy 160 miejsc na tą chwilę, 160 kibiców się spodziewamy, ale do meczu. No może pewnie przyjedzie więcej, no właśnie, czy wtedy jesteśmy na to jakoś przygotowani, które na przykład będzie 1000-1500 kibiców Widzewa, będzie bezpiecznie na Lorecie? Na pewno będzie bezpiecznie na Lorecie, ponieważ pracują nad tym no nie tylko nasze służby czy agencja ochrony, która tutaj zabezpiecza, ale współpracujemy ze sztabem policji, ze wszystkimi jednostkami, więc bezpiecznie będzie na pewno. Poza tym ten, kto był w Łodzi na meczu z Widzewem, wie, że są to już zupełnie inny klub, zupełnie inni kibice, także bezpiecznie będzie na pewno. No, my analizujemy wszystkie możliwe opcje, tak żeby to bezpieczeństwo było na jak najwyższym poziomie. Tak się ułożył ten terminarz, że teraz mamy 3 razy z rzędu Beniaminków. Resowia, Elana na wyjeździe, bo to spotkanie w środę i właśnie przyjazd Widzewa w sobotę. Skra jest tym 4. Tak, no to prawda, to nam właściwie zamknie 4 Beniaminków i myślę, że warto też zaznaczyć, że najprawdopodobniej te zespoły nie zmierzą się ze sobą w przyszłym roku, choćby ze względu na Widzew, który jest bardzo blisko awansu, więc... No rozumiem, też już nie chcesz grać, też ich chcesz wypromować dalej. Elana to chyba najtrudniejszy zespół, z którym przyszło nam się zmierzyć, w końcu im się udało wygrać tutaj na Lorecie po bardzo dużym okresie, nie pamiętam, tam było chyba coś koło 400 dni, także Elana... Długą serię przerwali, to prawda. Więc nigdy o Elanie zawsze będzie mi się śniła po nocach w formie koszmaru. No ale mam nadzieję, że teraz w Toruniu uda nam się troszkę ten koszmar wymazać i pokazać dobrą piłkę, bo to najważniejsze. Mamy nadzieję, że to będzie naprawdę fajne widowisko, zarówno z Resowią, jak i za tydzień na Widzew Łódź. Przypominamy,
W bilety zaopatrujemy się już w najbliższą sobotę.